Zanim przejdziemy do filmu, chciałbym powiedzieć, chciałbym coś powiedzieć. Jak na razie to jest, jak na razie to jest ostatni materiał, do końca czerwca. Kontynuacja będzie w lipcu, we wakacje. W lipcu kontynuacja poziomu historii widzów oraz kolejnych Katie filmów. Kategorie strasznych filmów podam wam w dodatku z sezonu. Kolejną rzeczą jest to, że zachęcę do materiału o Asmodeusie, czy jest najgorszym na świecie. Zachęcam. Oczywiście z Markiem. Jeśli chodzi o kimś z Kuszysaka Onna, to się niestety nie przesobał, wystąpił błąd. Proszę to poza odcinkiem. Spodziewajcie się tego dzisiaj. To wszystko i przechodzimy do filmu. Czy zastanawiasz się kiedyś nad pytaniem, dlaczego boicie się ciemności? Może i tak. Jednak czy po obejrzeniu horroru boimy się wejść nawet do łazienki? Jednak ktoś się nastawia pytanie. Czy mamy się rzeczywiście bać? Cóż, w pewnym sensie tak. Więc jestem bardziej 53, a dziś materiał, dlaczego boisz się ciemności? Dlaczego boisz się ciemności? Bałem się. To pytanie zadawane sobie nawet w trudnych sytuacjach. Dlaczego boimy się ciemności? Cóż, oprócz czekających na nas tam tajemniczych gości, możemy też trafić na małą niespodziankę. Czyli duchy, zjawy, czy samego diabła. Słuchajcie, dlatego dzisiaj poruszymy ten temat, więc zapraszam do dalszego oglądania. Słuchajcie, to pytanie jest najczęściej podawane przez dzieci i przez nastolatków. Bo rzeczywiście po obejrzeniu horroru możemy czuć się, jakby coś z horroru tam stało. A tam, gdzie idziemy, musimy mieć się na baczności. Ale jednak ktoś nazywa pytanie. Czy po pokoju, czy jak się wyjdzie z pokoju, trzeba zgasić światła? Niestety tak. W wielu domach, tak jak wiecie, nie, już to nie jest ten temat, ale niestety trzeba zawsze, nawet małe dzieci muszą zgaszać sobie światło, jak idą do pokoju. Idą do pokoju, do łazienki, do kuchni, to zależy. Jednak to nie ten temat. To tak przy okazji. Słuchajcie. Właśnie teraz nasuwa się pytanie. Czy mamy się bać czegoś, co stoi w ciemności? To zależy. To zależy, czy to wasz bliski, czy to ktoś zmarły, który chce nam coś przekazać, czy po prostu coś złego. Złego, które chce nas skrzywdzić. Więc tutaj nie ma nic do mówienia. Dlaczego boisz się? Kiedy idziesz do pokoju, masz takie przeczucia, prawda? Jednak czy cię zastanawiało, że w tej ciemności może coś stać? Nawet coś niewidzialnego. Bo to coś nie musi ci się ukazać od razu. Może ci się ukazać z zaskoczenia. W nocy. I stać nad twoim łóżkiem. Tutaj nie ma nic do umienia, ponieważ tajemniczy goście, zmarli ludzie próbują nam w ciemności coś przekazać. Coś dobrego na temat swojej obecności, że są jakby waszym aniołem stróżem. Jednak zdarzają się przypadki, że nie tylko zmarli ludzie próbują nas odwiedzić. Też duchy, zjawy.
a nawet demony. Jednak przy demonach dojdziemy za chwilę. Duchy. Duchy, tak jak wiecie z mojego pierwszego odcinka, są eteryczne. Są nieobliczalne, mogą zrobić wszystko, żeby nam wyrządzić krzywdę. Ale nie wszystkie. Ponieważ duchy, duszki stojące w ciemności nie muszą być zawsze groźne. Mogą być życzliwe. Coś nam pomóc. Czymś pomóc. Zadawać pytania. Jak żyjesz? Jak się masz? Czy lubisz horrory? Takie pytania pytają właśnie duchy. I nie tylko duchy, też zjawy. Zmarli ludzie próbują nam w ciemnym pokoju lub w łazience przekazać nam informacje, że są z nami i nie mamy się niczego bać. Cóż, no chyba, że to zły duch. Ale tego już nie będę poruszać tematu, bo o złych duchach jest wszędzie głośno. Więc tego już nie będę poruszać. Ewentualnie w takim dodatkowym materiale w lipcu. Słuchajcie. Jednak tu się właśnie na to jest wszystko odpowiedź. Wszystkie dobre duchy, zmarli ludzie, czyli zmarli, głównie zmarli, wam bliscy i tak dalej, stoją w waszym pokoju. Mogą nawet wam się ukazać w nocy, ale nie was postarzyć, czy wiecie, czy zakrwawić was na śmierć. Po prostu tylko na was popatrzeć. Po prostu oni czują się samotni. Jakby się nie wiedzieli, duchy nie tylko pragną nas zabić. Oni też chcą nam pokazać o swojej obecności. I do tego stoją w ciemności i nas czekają. Czekają z cierpliwością, nie denerwują się, ponieważ oni wiedzą, że prędzej czy później przyjdziemy i zobaczymy ich. I wtedy zacznie się miła rozmowa. Jednak co się stanie, kiedy przyjdzie do nas demon? O demonach wszędzie się słyszy. Że są pod tabliczkami Ouija, że są w piekle, w ogóle prawie wszędzie chodzą po świecie. Słuchajcie, jeśli demon stoi w waszym pokoju, możecie być pewni, że jak przekroczycie próg swojego pokoju w ciemności, może stać się horror, ponieważ albo was opęta, albo zrzuci rzeczy, albo wam wypluje organy wewnętrzne, czy coś takiego. To nie jest śmieszne, ponieważ demony nigdy nie są dobre. Ewentualnie może 3-4 demony są miłe dla ludzi, ale niektóre niestety nie. Tak jak Zozo, Asmodeus, mogą stać w naszym rogu, pokoju, nawet w łazience, kiedy wchodzimy do niej po obejrzeniu horroru. Demon może ma zawsze złe zamiary i najgorsze zamiary wobec nas, no i a także całego świata. Poluje na ofiary w ciemności. W zupełnie nieoświetlonym pokoju stoi albo z włócznią, albo sam, albo ze swoimi szponami. Cóż, a jeśli zamiast demona ukaże wam się diabeł, to nie ma nic do mówienia, ponieważ wtedy jedyne co zrobi, to ściągnie was do piekła. Więc podsumowując te wszystkie rzeczy, poszłam tutaj na temat dobrych duchów, złych ludzi, demonów, a także złego diabła. Jednak tu się właśnie nasuwa to pytanie głównego z odcinka. Dlaczego boimy się ciemności? Ponieważ w horrorach, jak i po obejrzeniu horrorach, mamy nie tylko przeczucia i obserwacje, że widzimy w nocy jakieś cienie. Ponieważ po tym materiale moim
Pewnie będziesz mieć problemy z łóżkiem. Spać z łóżkiem. Dlaczego? Dlatego, że z tego materiału wiecie, co czai się w ciemności. Prawda? Tymczasem mój to jest BT 543. Ja teraz idę się położyć. Życzę wam wszystkim miłego wieczoru. Pamiętajcie, nawet dobrzy ludzie mogą stać się potworami.